nie ma to jak dobra, staromodna walka naukowa. Kiedy zakwestionowane odkrycie jest jednym z najbardziej intrygujących zeszłego roku, to robi się tylko jeszcze ciekawiej. Zespół naukowców, kierowany przez Andrew Linkowskiego i Victoria Meadows z University of Washington, z udziałem członków różnych laboratoriów NASA i innych uniwersytetów, zakwestionował odkrycie fosfin w atmosferze Wenus, które zostało ogłoszone w zeszłym roku. Ich wyjaśnienie jest znacznie prostsze. Najprawdopodobniej był to dwutlenek siarki, jeden z najpowszechniejszych materiałów występujących w atmosferze Wenus. Ich model uwzględnia dwa ważne czynniki korygujące oryginalne badania. Pierwszym z nich była korekta dotycząca miejsca w atmosferze Wenus sygnału wskazującego na fosfinę. Drugim była korekta całkowitej ilości dwutlenku siarki obecnego w atmosferze Wenus w czasie dokonywania obserwacji. Obserwacje wykorzystane jako podstawa do oryginalnej pracy ogłaszającej odkrycie fosfin wykorzystywały dwa źródła danych: James Clerk Maxwell Telescope w 2017 roku oraz Atacama Large Millimeter Submillimeter Array w 2019 roku. Są to radioteleskopy, które wykrywają obecność różnych materiałów poprzez monitorowanie częstotliwości, przy których sygnał jest pochłaniany przez ich cel obserwacyjny. Różne częstotliwości korelują z różnymi materiałami, więc dzięki wyszukanej matematyce naukowcy mogą rozróżnić różne materiały w ich celu obserwacyjnym. Niestety, niektóre materiały leżą bardzo blisko siebie w swoich widmach absorpcyjnych. Tak się składa, że dwutlenek siarki i fosfina to dwa z takich materiałów. Oba są bardzo bliskie 266,94 GHz. Początkowo zespół zauważył bardzo duży spadek tej częstotliwości w danych z teleskopu Jamesa Clerka Maxwella, wskazujący, że jest przez coś absorbowany, ale nie było jasne, czy były to fosfiny, czy dwutlenek siarki. Aby wyeliminować dwutlenek siarki jako kandydata, zespół zwrócił się do danych z ALMA w celu obserwacji długości fal, na które tylko dwutlenek siarki miałby wpływ. Stwierdzono obecność dwutlenku siarki, ale nie na wystarczająco wysokim poziomie, aby tłumaczyć sygnał, który zaobserwowano w teleskopie Jamesa Clerka Maxwella kilka lat wcześniej. Dlatego też doszli do wniosku, że sygnał z teleskopu Jamesa Clerka Maxwella był spowodowany przynajmniej częściowo przez obecność fosfin. To odkrycie wywołało już wiele dyskusji w środowisku naukowym. Kiedy naukowcy z University of Washington postanowili udowodnić to odkrycie, zauważyli, że w danych Jamesa Clerka Maxwella jest coś, co pierwszy zespół zdawał się błędnie interpretować bądź przeoczyć. Kształt fali przy częstotliwości 266,94 GHz wskazywał, że dane zebrane przez teleskop nie pochodziły w rzeczywistości z warstwy chmur Wenus, jak sugerował pierwotny zespół. Zamiast tego pochodzi z górnej atmosfery Wenus, około 800 km od powierzchni planety. To rozróżnienie jest bardzo ważne z wielu powodów. Przede wszystkim fosfina jest niezwykle delikatna na tak dużych wysokościach, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że zostanie zniszczona przez promieniowanie obecne na tej wysokości. Zespół z University of Washington obliczył, że aby utrzymać poziom fosforu stwierdzony w oryginalnym artykule, Wenus musi pompować do swojej atmosfery 100 razy więcej fosfiny niż Ziemia pompuje tlenu ze wszystkich procesów fotosyntezy zachodzących na jej powierzchni, razem wziętych. Już teraz wygląda to na mało prawdopodobny scenariusz. Zespół University of Washington znalazł jednak inny komplikujący czynnik w oryginalnym zbiorze danych. Ilość dwutlenku siarki obecna w atmosferze Wenus była prawdopodobnie znacznie niedoszacowana w danych ALMA. ALMA jest w stanie wykryć gazy prawie w każdym miejscu celu obserwacyjnego. Chociaż ma to pewne istotne zalety, problem polega na tym, że gazy, które są szerzej rozprowadzone, takie jak na przykład dwutlenek siarki na Wenus, wysyłają słabsze sygnały niż źródła punktowe, które są skoncentrowane na określonym obszarze. Efekt ten nazywany jest rozcieńczeniem linii widmowej i nie wpływa na inne teleskopy, takie jak teleskop Jamesa Clerka Maxwella. Naukowcy z University of Washington przeliczyli ilość dwutlenku siarki pierwotnie znalezioną w danych z teleskopu Jamesa Clerka Maxwella, wykorzystując skorygowane wartości dla danych ALMA, aby skorygować rozcieńczenie linii widmowej. I odkryli, że cały sygnał z teleskopu Jamesa Clerka Maxwella przy 299,64 GHz może być przypisany tylko dwutlenkowi siarki. Odkrycia te wskazują,
na znacznie prostsze uzasadnienie obecności fosfin na Wenus, że w rzeczywistości ich tam nie ma, a był to po prostu przekłamany odczyt dwutlenku siarki, który spowodował sygnał, który wywołał tyle emocji w zeszłym roku. Na korzyść oryginalnego zespołu przemawia to, że poprosił naukowców z innych instytutów o przyjrzenie się swoim danym i potwierdzenie bądź unieważnienie swoich ustaleń, dokładnie tak, jak wymaga tego metoda naukowa. To jedna z najlepszych rzeczy w walkach naukowych, opierają się one na obiektywnych faktach, a nie na zindywidualizowanych opiniach i zwykle osobiste animozje pozostają poza dyskusją. Rezultaty tych nieporozumień skutkują również zwykle lepszym zrozumieniem naszego wszechświata i naszego miejsca w nim, co z pewnością wydaje się mieć miejsce właśnie w tym przypadku. Możemy również być w stanie zaoszczędzić miliony złotych na dalszym ściganiu fantomowego sygnału substancji chemicznej, która nigdy nie istniała. Tak czy inaczej, jest to dokładnie tak, jak powinna działać metoda naukowa. Dobra robota zarówno dla oryginalnego zespołu sprawozdawczego, jak i zespołu z University of Washington. Mam tylko wrażenie, że wpłynie to negatywnie na planowane przyszłe misje na Wenus, ale jak będzie, to zobaczymy. Tymczasem dzięki za oglądanie do końca, mam nadzieję, że materiał Ci się podobał i zostawiłeś już kciuka w górze bądź subskrypcję, jeśli jeszcze nie jesteś moim widzem. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.